Portland Timbers przed sezon 2014 z wysokimi ambicjami. Po mistrzostwie konferencji zachodniej sezonu regularnego i awansie do półfinału MLS w pierwszym sezonie pracy trenera Portera, Timbers miało zadatki na mistrzostwo w 2014 roku. Ale początek sezonu w ich wykonaniu był tragiczny. W pierwszych 8 kolejkach nie wygrali żadnego spotkania i uzbierali zaledwie 5 punktów. Miesiące letnie były troszkę lepsze, ale nadal to nie było to, czego oczekiwali kibice. Jedną z przyczyn tego była słaba gra w defensywie. Włodarze Timbers, widząc co się dzieje, sprowadzili dwóch ważnych piłkarzy, Fanendo Adiego i Liyama Duela. Oni znacznie poprawili grę zespołu i desperacko obchali Timbers do playoffów. Jednak zabrakło zaledwie jednego punkta do awansu do fazy pucharowej i kibice Timbers musieli przełknąć gorzką pigułkę. W Lidze Mistrzów szło im nie najgorzej, ale pomimo wygrania aż 3 meczów z 4 nie dało to awansu do ćwierćfinału. Był to pierwszy taki przypadek w historii Ligi Mistrzów CONCACAF. Real Salt Lake to było utrapienie dla klubu Portland Timbers. W 11 meczach nie potrafili ich pokonać ani razu, a w 2013 roku ponieśli sromotną porażkę w 2 meczu w finale konferencji zachodniej. Ale 7 czerwca piłkarze Timbers odpędzili straszne demony i w końcu pokonali drużynę Realu 3-1. Było to pierwsze w historii zwycięstwo na Rio Tinto Stadium. Portland Timbers po samym początku sezonu jednak zmierzali do fazy playoff. Mieli pasę 4 meczów bez porażki, a w 30 kolejce z Toronto prowadzili już nawet 2-0. Ale niewytłumaczalne było to, co się stało w drugiej połowie. Stracili 3 bramki i nie zdobyli żadnego punktu, który by dał im awans do playoff. W 14 kolejce Johnson strzelił bramkę, którą można nazwać arcydziełem. Ale to nie Kanadyjczyk był główną postacią, a Fanendo Adi, który najpierw wykonał żonglerkę w polu Karen Whitecaps, a potem podał do Johnsona, który nie zmarnował tej sytuacji. Diego Valeri stał się już ikoną MLS. Drugi sezon argentyńskiego czarodzieja w Portland i ustanowił już rekordowe wyniki w klubie, strzelając 11 goli i notując 14 asyst w jednym sezonie. Suma jego asyst to drugi wynik całej MLS, zaraz za Landonem Donovanem. Valeri był też prawdopodobnie najlepszym graczem ostatnich 4 miesięcy w MLS, co skutkowało znalezieniem się w 11 sezonie. Adi czy Ridgewell? My wybraliśmy Anglika. Gdy Timbers 25 czerwca podpisało kontrakt z Ridgewellem, to mieli jedną z najgorszych obron w MLS. Ale w 15 meczach z weteranem Premier League w składzie wszystko się zmieniło. Portland grał 8 spotkań i przegrało zaledwie 3, a linia obrony grała solidnie i już tyle bramek nie traciła. Na początku sezonu 2015 nie zobaczymy Diego Valeri. Jego powrót jest przewidziany na kwiecień lub maj. Jak Portland poradzi sobie bez swojej gwiazdy? Z pewnością nie chcą powtórzyć słabego początku poprzedniego sezonu. Przy takim poziomie zespołów MLS strata punktów na samym starcie może być nie do odrobienia dla Timbers. Zapraszam do lajkowania strony na Facebooku i subskrypcji tego kanału.